Władza autorytarna jest w większości dana dobrowolnie. W czasach takich jak dzisiejsze, ludzie zastanawiają się, czego zażąda w przyszłości bardziej represyjny rząd i są gotowi spełniać te żądania, zanim je jeszcze usłyszą. Uginając się w ten sposób, obywatele wskazują władzy, jak daleko może się posunąć. Czytam dla Was 20 lekcji z XX wieku. Dziś lekcja pierwsza. Nie bądź z góry posłuszny. Wyprzedzające posłuszeństwo oznacza polityczną tragedię. Na początku rządzący być może nie wiedzą, że ludzie są skłonni do kompromisu w sprawie danej wartości lub zasady. Nowy reżim może początkowo nie dysponować środkami bezpośredniego wywierania wpływu na obywateli. Po niemieckich wyborach w 1932 roku, które stworzyły Adolfowi Hitlerowi warunki do utworzenia rządu, a także po czechosłowackich w 1946 roku, w których zwyciężyli komuniści, kolejnym ważnym etapem było wyprzedzające posłuszeństwo. Ponieważ w obydwu przypadkach wystarczająca liczba ludzi dobrowolnie zaoferowała nowym przywódcom swoje usługi, zarówno naziści, jak i komuniści zdali sobie sprawę, że mogą szybko przystąpić do pełnej przebudowy porządku politycznego. Te pierwsze niebaczne akty konformizmu okazały się nieodwracalne. Na początku 1938 roku Hitler, ugruntowawszy swoją władzę w Niemczech, zagroził aneksją sąsiedniej Austrii. Po kapitulacji austriackiego kanclerza los tamtejszej społeczności żydowskiej przypieczętowało wyprzedzające posłuszeństwo mieszkańców kraju. Lokalni naziści łapali Żydów i zmuszali ich do szerowania ulic, aby usunąć z nich symbole niepodległej Austrii. Co najważniejsze, ludzie, którzy nie byli nazistami, patrzyli na to z zaciekawieniem i rozbawieniem. Wykorzystując spis mienia żydowskiego, naziści zagarniali co tylko mogli. Zasadnicze znaczenie miało to, że inni, którzy nie należeli do ruchu nazistowskiego, przyłączyli się do grabieży. Filozofka polityki Hannah Arendt wspomina później: gdy oddziały niemieckie wkroczyły do kraju, a sąsiedzi goje uczyli się napadać na żydowskie domy, austriaccy Żydzi zaczęli popełniać samobójstwa. Wyprzedzające posłuszeństwo Austriaków w marcu 1938 roku pokazało nazistowskiemu przywództwu nowe możliwości. W sierpniu Adolf Eichmann stworzył Centralny Urząd do Spraw Emigracji Żydów z siedzibą w Wiedniu. W listopadzie 1938 roku, wzorując się na austriackim przykładzie z marca, niemieccy naziści urządzili ogólnokrajowy pogrom znany pod nazwą Kristallnacht, Nocy Kryształowej. W 1941 roku, gdy Niemcy najechały Związek Radziecki, SS z własnej inicjatywy i bez żadnego rozkazu opracowała metody masowego zabijania. Podwładni domyślili się, czego chcą ich przełożeni i zademonstrowali, co jest możliwe. Okazało się, że znacznie więcej niż sądził Hitler. Na samym początku wyprzedzające posłuszeństwo jest instynktownym, bezrefleksyjnym dostosowaniem się do nowej sytuacji. Czy takie rzeczy robią tylko Niemcy? Zastanawiając się nad zbrodniami nazistowskimi, amerykański psycholog Stanley Milgram pragnął wykazać, że istnieje coś takiego jak osobowość autorytarna, która wyjaśnia postępowanie Niemców. Zaprojektował nawet eksperyment. Aby sprawdzić tę hipotezę, ale nie uzyskał zgody na przeprowadzenie go w Niemczech, więc zdecydował się uczynić to w budynku Uniwersytetu Yale. Działo się to w 1961 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Adolfa Eichmanna sądzono w Jerozolimie za udział w nazistowskim planie zagłady Żydów. Milgram powiedział badanym, z których część była studentami Yale, a część mieszkańcami New Haven, że będą razić prądem innych uczestników podczas eksperymentu dotyczącego uczenia się. W rzeczywistości osoby podłączone do przewodów po drugiej stronie szyby działały w porozumieniu z eksperymentatorem i udawały tylko, że doznają wstrząsów elektrycznych. Gdy badani zadawali wstrząsy uczestnikom eksperymentu, którego tematem miało być uczenie się, byli świadkami strasznych rzeczy. Ludzie, których nie znali i do których nie żywili żadnej urazy, wydawali się bardzo cierpieć. Tłukli pięściami w szybę i uskarżali się na ból serca. Mimo to większość badanych postępowała zgodnie z poleceniami Milgrama i zwiększała siłę kolejnych wstrząsów do chwili, gdy ofiara wydawała się umierać.
Nawet ci, którzy zatrzymali się w pół drogi przed zabiciem innego człowieka, wychodzili z pomieszczenia, nie dopytując się o stan zdrowia pozostałych uczestników. Milgrim pojął, że w nowym otoczeniu ludzie wykazują nadzwyczajną gotowość do przyjmowania nowych reguł. Są zaskakująco skłonni wyrządzać innym krzywdę, a nawet zabijać ich w służbie nowej sprawy, jeżeli nakaże im to czynić nowa władza. Zetknąłem się z tak wielkim posłuszeństwem, wspominał psycholog, że nie widziałem już potrzeby powtarzania tego eksperymentu w Niemczech. Czytam dla Was 20 lekcji z XX wieku. To była lekcja pierwsza. Zapraszam na kolejne w następnych dniach.